Dobra, to potuningujmy trochę to Audi moje, fantastyczne. Co tu można zmienić? No, podstawowy tuning zaczyna się od maski. A czekaj, bo tutaj jeszcze zderzak. Nie, bo patrzcie, to jest bardzo drogie. Ja mam tylko 9000 baksów, a to kosztuje aż czwórkę. Bardzo mi się to nie podoba, ale sprawdźmy, co w ogóle dostępne jest. Jak widzicie, trochę jest. Właśnie nie wiem, czy będzie można robić różne tuningi. Wiecie, takie opcje. O, felgunie. Ej. Te felgi kojarzę z jedynki. Może nie miały takich ćwieków ponabijanych tam, ale z grubsza wygląda bardzo podobnie. Więc felgi są zerrnięte, że tak powiem, z jedynki. I bardzo mi się to nie podoba. Hihi. Co my tu mamy? Zaciski, tu możemy sobie jeszcze tam konfigurować. Lusterka, akurat w tym samochodzie progi. A nie ma tego jakoś tam super dużo, co? No taki tuning na miarę GTA 5. Ale czy tak naprawdę potrzebujemy jakiegoś super tuningu? Jak dla mnie można by było jeszcze te samochody bardziej obniżyć, ale powinny być chyba jakieś tam opcje dostosowania tego samochodu. No właśnie nie wiem, w sensie chodzi mi o tryby chyba. To się kupuje od razu samochody pod jakieś tryby, zdaje się. No dobra, chodźmy w takim razie, przejedźmy się i zacznijmy. Fajne są dźwięki w The Crew 2. O ty! Co? Czekaj. Tu jest dużo graczy. No właśnie, sprawdźmy, jak wygląda synchronizacja. Bo ktoś tu mi się pojawił, uderzyłem go. Patrz, to jest gracz. Widzisz? Ciśniemy gościa. Tutaj sobie stoją. Brum, pojechał. I to są właśnie. Jak to tutaj działa? Aha, ten sobie chyba wyszedł do mapki, bo zniknął. Z minimapki, zdaje się. Nie, jeździ dalej. Jeździ właśnie tą maździochą. Dobry wybór, ziomek. Już sobie ją pomalował, zobacz. Mogę do niego zatrąbić jakoś? Chce za mną jechać, tak? Nie wiem, co on chce. Coś tam chce. Nie. No właśnie, zastanawiam się, ile graczy maksymalnie będzie możliwych do wyświetlenia w jednym czasie. To jest to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. Nie jestem pewny, czy uda się to sprawdzić w zamkniętej becie, w jaką gram teraz. Mam nadzieję, że będzie można to sprawdzić sobie już później, jak będziemy mieli pełną wersję gry. Bo na obecną chwilę wygląda to bardzo obiecująco, zwłaszcza ten efekt prędkości jest fantastyczny. Naprawdę wygląda to bardzo Forza Horizonowo, jeśli wiecie, co mam na myśli. O, patrzcie, ktoś mnie tutaj myknął. Jaki ma szybki samochód, lol. Ej, czy oni się właśnie ścigają? Czy ja komuś przeszkadzam w jakimś wyścigu czy coś? Może być tak, że oni się właśnie w tym momencie ścigają i to są, zdaje się, boty, które mnie wyprzedziły, ale ktoś sobie robi tutaj wyścig i w tym momencie ja nie widzę ich toru, po którym jadą, ale wygląda na to, że... Wow! Jest to ciekawa zmiana w stosunku do The Crew 1, bo w The Crew 1, jak ktoś miał jakiś tam pokój i zaczynał się dany wyścig, to tych osób nie było po prostu widać, a tutaj wygląda na to, że nawet boty się pojawiają w jeździe dowolnej dla innych graczy, przez co myślę, że ten świat będzie bardziej żył. A to taka ciekawostka, smaczek. Ja jestem ciekawy, jak serwery sobie później z tym wszystkim poradzą. No bo jak 900 graczy będzie sobie w jednym miejscu robiło dany wyścig, może nie wszystkie akurat wyścigi będą nam się pojawiać, ale myślę, że i tak serwery będą miały spory problem, żeby to przetrawić. Aj, no trudno. Dobrze, wiecie co, ja bym sobie porobił... a co my tu mamy? Tu były chyba jakieś zawody. Prędkość pewnie. Dobrze, mamy tu do zrobienia parę rzeczy. Jakieś wyścigi. Podróż. Pyk. Zróbmy sobie wyścigi. Street Race. I teraz tak, możemy przełączyć pojazd. Nie mamy innego pojazdu, więc no nic. Musimy sobie wjechać na pas startowy. Tutaj właśnie w ten sposób zaczyna się wyścigi. Musimy przejechać przez jakąś tam bramę.
czy to wyścigi, czy cokolwiek, jakiekolwiek zawody. Przejeżdżamy sobie przez bramę i na przykład jak mamy kogoś w ekipie, to ta ekipa jest automatycznie zapraszana, jeśli jesteś liderem. I w ten sposób zaczyna się to wyścigi, po prostu. Jak kończymy wyścig, to stajemy gdzieś tam obok tej bramy i tyle, nie? O, tu ziomek będzie się z nami ścigał też, bo ma taki inny pojazd. Dobra, możemy to oczywiście pominąć. No i startujemy. Prawdopodobnie będę się ścigał teraz z botami. Co jest? What the fuck? Ej, widzicie? Widzicie tego Mustanga? Co jest z nim nie tak? What the fuck? Czy on ma jakieś dystanse w kołach? Miał bardzo szeroko koła na początku wyścigu, co? Bardzo dziwnie to wyglądało. Oj, najbardziej mi rozwalił fakt, że wybrałem sobie Audi TT, bo myślałem, że nikt tego samochodu nie wybierze, a okazało się, że pierwszy gracz na online, jakiego spotkałem, miał właśnie ten samochód. To jest naprawdę rujnujące. W każdej grze, w którą gram i w której są samochody, staram się, aby mieć najbardziej unikalny i niepowtarzalny samochód, jaki istnieje w danej grze. I w The Crew też chciałem taki być, chociaż troszeczkę, no nie oszukujmy się. Ten wybór na początku nie jest aż tak duży, żebym mógł to osiągnąć już teraz. Jak grałem w zamkniętą, nie zamkniętą, jak grałem na pokazach w The Crew 2, to w pewnym momencie dostaliśmy 1 000 000 baksów i mogliśmy wydać na co tylko chcemy tę kasę. Ja kupiłem sobie Koenigsegga Agera R bodajże. I... Znaczy wiem, że na pewno Koenigsegga, tylko nie pamiętam jaki to był model. Chyba to była Agera R, albo One to One. Bardzo szybki samochód w każdym razie. Chciałem zobaczyć jak wygląda efekt prędkości. Taki klip dla was też wrzuciłem na YouTube'a, możecie go sobie zobaczyć. Jeśli ktoś z was jeszcze nie widział. Gdzie ja poleciałem? Nie wiem, ale chodzi tu o jazdę z punktu do punktu, więc chyba dobrze. No, ale ja sobie kupiłem Koenigsegga i widziałem, że żadna z osób tam będących tego samochodu nie kupiła, a jak już to pokupowali sobie pojazdy z różnych kategorii, na przykład ktoś kupił sobie Monster Trucka, inna osoba kupiła sobie 2 motocykle i na przykład jeden samochód, albo jakiś tam inny samolot, o zresztą mordę, a ja kupiłem sobie po prostu Koenigsegga, najszybszy samochód jaki był dostępny i wydałem całą gotówkę, ledwo mi na niego starczyło. No i cieszyłem się, że jako jedyny na sali zrobiłem tę właśnie czynność. Także nie jestem dumny do końca z tego wyboru, a może z tej przypadłości. Podejrzewam, że dużo osób wybrało sobie właśnie Mazdę MX-5 ze względu na to, że jest to bardzo ładny samochód. Na początku to chyba i tak nie ma specjalnego znaczenia, co my wybierzemy, bo te samochody i tak muszą być odpowiednio stunigowane, żeby nimi wymiatać, prawda? No i przedmiotem jakiś ciołek mnie wyprzedził, bo Lucek chciał sobie skrócić drogę, a wiadomo, że jak ktoś sobie skraca, ten do domu nie wraca. Mógłbym próbować to powtórzyć, ale mi się nie chce. Teraz tak, tutaj po każdym rdzeń silnika, część tu nie ląduje w magazynie, jakieś rdzeń silnika, the fuck. Rdzeń to chyba chodzi o co to Street Racing, tak, to jest historia, my zaczęliśmy, to jest super, nie obchodzi mnie to. Chodźmy teraz tak, i zobaczcie, mamy tutaj zapisaną tę trasę, prawdopodobnie możemy sobie ją odtworzyć w powtórce. To jest bardzo ciekawe i podoba mi się, że to tak zostało zrobione. Skok ziemia, drift ziemia, czyli pokazuje nam się, gdzie możemy, jakie czynności możemy i gdzie wykonywać. To był prolog dla samochodów, a teraz wybrałbym się na samoloty. Czyli to będzie prolog dla samolotów. Jeśli go wykonamy, będziemy mogli sobie już latać, przełączać się na samolot, a potem będę mógł się przełączać jeszcze na łódź. Chciałbym zobaczyć, jakby wyglądały takie zawody z innymi graczami, a ponieważ jeszcze jestem w prologu, to prawdopodobnie z nimi grać nie mogę. Tak pewnie przez chwilę zastanawialiście się, dlaczego nie ma żadnych dialogów. Opcja jest bardzo oczywista, po prostu je wyłączyłem. Wiecie czemu? Czekajcie, zmienię sobie kamerę. O. Wyłączyłem je dlatego, bo
Słyszałem je już 100 razy i naprawdę nie mam ochoty słuchać się 101. Więc tak. Beczka sterowania, czy ja ją zrobiłem? Ile razy? Aha, mam dwie zrobić. Okej. Polatamy sobie na tej kamerze z kokpitu, bo ona jest bardzo imersywna, podoba mi się mega, a na 60 fpsach wygląda jeszcze lepiej. Teraz ślizg powietrzny to jest coś takiego. To jest bardzo proste, musimy tylko jakby sterem się ustawić w bok i ślizg sam się robi, tu nie ma nic nadzwyczajnego w tym. Teraz musimy pyk. No i teraz musimy sobie w ten sposób utrzymywać samolot przez chwilę, dając ster w odpowiednie położenie. Pyk. Fajnie to wygląda, naprawdę ten kokpit jest mega wykonany. Oczywiście nie jest to poziom szczegółowości jak z War Thunder. Wystarcza natomiast do gry arcade'owej, jaką jest The Crew 2 i do takiej angażującej nawet trochę zabawy w latanie samolotem. Spoko to jest. Dobra, lot koszący, leć tak nisko jak to tylko możliwe. Orzesz ty w mordesz. Okej, nic się nie stało. Spróbuję lecieć tak nisko właśnie na tej kamerze z kokpitu. Zobaczymy, czy mi się to uda. Jakoś mi to idzie. Lot koszący. Cześć, lot koszący, okej. Okay. Czyli mam, rozumiem, że mam kosić drzewa. Okej. Okay. Okej. Okay. Bardzo ładne widoki były przez chwilę i się na nich skupiłem odrobinkę. Powinienem chyba lecieć nad wodą, żeby o nic nie zahaczać. Wtedy raczej poszłoby mi lepiej. Polatałbym jeszcze tym turbośmigłowcem. Spoko to wygląda. Naprawdę jest dużo ładnych widoków tutaj w The Crew. Grafika jest dużo ładniejsza niż w jedynce. I w tym wypadku no ma to swoje znaczenie, bo mamy tutaj mnóstwo fajnych terenów, całe Stany Zjednoczone, ładne krajobrazy, widoki, zachody słońca, tego typu rzeczy. Jest naprawdę na co popatrzeć, to jest spoko sprawa. I teraz tak, odblokowaliśmy sobie samoloty i możemy sobie podjąć. Zobaczcie, tutaj jest taka mała motoróweczka, ja już sobie nią pływałem i powiem wam, że wrażenia z pływania nią są fantastyczne. O, możemy nawet przetestować. Nice. Ona jest mega zwrotna i w momencie, kiedy nią się ścigamy, to ścigamy się na takich wąskich jakichś... Patrzcie, jaki to jest wielki silnik, nie? W porównaniu do masy całego pojazdu. No, ale gdy ścigamy się po takich wąskich miejscach, to naprawdę robi to fajne wrażenie. Tak. Ona jest malutka, może mamy tutaj nitro, możemy sobie szybko przyspieszać, bo zaletą tej motorówki jest oczywiście to, że bardzo mocno przyspiesza, no i oczywiście mega mocno skręca. Możemy testować przez ograniczony czas i lecimy teraz w górę rzeki, kurde, ale ta rzeka wygląda bardzo dziwnie, co? Zdecydowanie za słaby nurt jak na takie pochylenie. Ale może ja nie umiem grać, nie wiem. Okej, więc to była sobie motorówka. Przetestujmy sobie Monster Trucka. Więc Monster wygląda sobie tak. Nie pamiętam, że w The Crew 1 te monstery były takie sobie. Jeśli kojarzycie... Można było nimi robić ciekawe akrobacje, jeśli skoczyliśmy sobie z jakiejś hopki. Spróbujmy znaleźć sobie jakąś taką wydmę i zobaczymy, jak ten samochód będzie zachowywał się po wyskoku. Czy da się zrobić backflipa na przykład? Bo w jedynce bez problemu, a czy tutaj dalej da się zrobić takie triki? Na swój sposób było to fajne, no jest to gra arcade'owa, te samochody zachowują się tutaj dość umownie. Nie udaje mi się tak wybić, żeby to sprawdzić. Tutaj może tu? Wydaje się ten samochód trochę cięższy niż w jedynce, co jest oczywiście dosyć uczciwe, bo tak, też tu można kontrolować pojazd w powietrzu, w sensie Monster Trucka, więc będzie pewnie można robić różne takie śmieszne ewolucje. Póki co ten samochód był tutaj nieulepszony i był dosyć słaby, więc no dobra. To jest mój samolot, który mogę sobie latać.
Później będziemy mieli jeszcze kilka innych. Wow, uś! Co? Ale zajebisty. Wow. Można go przetestować? Jak on zajebiście wygląda. Tego nie było nawet w tej pełnej wersji samolotu. Na pewno bym go kojarzył. Wygląda mega, mega śmiesznie. No ja nie wiem. Czy to jest prawdziwy samolot? Nie wiem, że taki istnieje. Jest mega śmieszny. Wygląda jak z jakiejś kreskówki albo coś. Szkoda, że nie mogę go przetestować. Chciałbym zobaczyć kokpit. Ten silnik jest jakiś ogromny. Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś super zwrotny samolocik. Jest z 1934 roku. Nice. Okej. Okay. Tutaj mamy jakiś super ekstra samolot z 2002 roku. Tutaj mamy chyba jakiś super lekki samolocik. Harmon Rocket. Jak się nazywa. No ale my musimy wybrać sobie oczywiście najsłabszy, bo jak w każdej grze musimy i tutaj awansować. No i zaczynamy od tego, co nam los da. Więc mamy dostęp do samolotów, zaraz będziemy mieli dostęp do łodzi, prawdopodobnie będziemy mogli sobie eksplorować świat już na wszystkie możliwe, jak do tej pory, sposoby w tej grze. Okej. Okay. Ja wszystkie te rzeczy wyłączyłem, te dialogi i tak dalej. Nie chcę was z tym zamęczać. A może bardziej nie chcę siebie tutaj zamęczać, bo już naprawdę wiele razy słyszałem te wszystkie ścieżki dialogowe i chcę się skupić na samych dźwiękach gry, na samych dźwiękach pojazdów, które mamy dostępne i tyle. Zobaczcie, gdzieś około kilometra ode mnie jest jakiś inny gracz. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądało wspólne manewrowanie z samolotem gdzieś tutaj nieopodal siebie. Zdaje się, że lecimy w tym samym kierunku, bo nie mogę go dogonić. No, lecimy w tym samym kierunku. On próbuje przemierzać Stany Zjednoczone. Ziomek, ale zaczekaj na mnie. O, patrzcie, tutaj mamy ciekawą możliwość. Po raz pierwszy w życiu. Nie uda mi się go dogonić. Te samoloty są jakieś dziwne. Chodzi mi o te pasażerskie, odrzutowe. Dlatego, że jeśli do nich dolatujemy, to one zaczynają jakoś super mocniej przyspieszać, wiecie? Już miałem taką sytuację, jak grałem wcześniej w The Crew 2, że próbowałem lecieć do samolotu i jak już byłem dosyć blisko, to on mi po prostu znikał. Dobrze, zdaje się, że ziomeczek zauważył, że lecę za nim i albo się rozbił, albo nie wiem, co robi, ale stoi w miejscu. Byłoby bardzo miło, gdybyśmy się spotkali i polatali gdzieś razem. A nie, chyba wyszedł po prostu do mapki. To całe życie bez przyjaciół, no jak to tak? Lucek, dobrze. Chodźmy sobie do tych kanionów i zobaczmy, co my tutaj damy radę zrobić. Czy da się tak fajnie latać jak w War Thunder między tymi kanionami, gównianymi samolotami, rozbijać się o nie? To znaczy tak, jeśli chodzi o The Crew 2, to tutaj z rozbijaniem ciężko. Da się oczywiście wylądować. Właśnie nie wiem, czy się da wylądować. Zaraz to sprawdzimy. Da się lecieć nisko nad ziemią, to jest oczywiste. Da się zrobić taki dymek, hops. Jak sobie zrobimy taki dymek, pewnie będzie można wybrać jego później kolor albo coś. Da się zrobić takie różne rzeczy. Pyk. No to jest taki smaczek, hahaczek. I co? I czy damy radę się rozbić? No oczywiście, to jest proste. Hops. No właśnie, nie do końca. Musimy naprawdę tak perfidnie, prosto w ziemię wlecieć, żeby dało radę, nie? A teraz pytacie się mnie, Alcek, a da się wylądować na ziemi? A ja wam mówię tak. Chyba tak. I mamy tutaj drogę i powiedzmy, że jedziemy, nie chcemy sobie zmieniać tak sztucznie pojazdu z samolotu na samochód i chcemy sobie wylądować grzecznie na drodze i co robimy? Włączamy hamulec, zmniejszamy ciąg, o, rozwaliliśmy lampę. I co? I się da. Da się wylądować samolotem. Niepotrzebny nam jakiś magiczny pas startowy. O, nawet możemy cofać, zobaczcie. Niepotrzebny nam jakiś magiczny pas startowy do tego, aby wylądować czy wystartować, ale fajna opcja jest taka, że w ogóle możemy sobie wylądować, no bo głupio by było, jakby nie można było, a dałoby się rozbić, prawda? Więc to jest dodatkowy plusik. No oczywiście też możemy sobie w każdym innym miejscu zrespić, powiedzmy, samochód czy motorówkę nawet na szczycie jakiegoś wieżowca.
podoba mi się właśnie ta swoboda, jaką daje nam The Crew 2. Jest naprawdę spoko. Martwiłem się, szczerze mówiąc, że nie będzie można było tego robić. Patrzcie, tutaj się ktoś ściga nawet. Tu jest jakiś tor dla wyścigów motocyklowych. I zdaje się, tak, jakiś gracz uczestniczy tam w tym wyścigu. Zróbmy mu taki akompaniament. Zobaczcie. I możemy się razem z nim pobawić w ten sposób. To jest absolutnie świetne. W końcu w The Crew nie czuję się samotny. Nie? Pamiętacie hasło reklamowe The Crew 1? Never drive alone. A w efekcie wiemy, że te opcje multiplayerowe działały dość słabo i hasło reklamowe The Crew 1 powinno brzmieć Always drive alone. Mam nadzieję, że tu takiej sytuacji nie będzie, ale właśnie nie jestem pewny, czy tutaj te motorki, co się ścigają, czy to są boty, czy to są prawdziwi gracze, bo mają coś zbyt idealne niki, nickname, no nie? Gracze prawdziwi przeważnie mają jakieś tam nicknamy inne, no takie z dupy, nie? Jakieś tam cyferki, takie nieregularne znaki, ja tutaj widzę, że raczej to są boty. Jest tam Crystal, jest tam Harold jakiś, jest tam jakiś George, jakieś inne dziadostwo. A nie widzę na przykład jakiegoś tam Big Boobs 96 czy coś takiego. Nie ma nic takiego. Jest George, jakiś Harold, Crystal, Ellie. Nie? A właśnie, tutaj mamy taki tunel. Ciekawe, czy w ogóle możemy przez tunele przelatywać tymi samolotami. Tak jak w GTA pewnie każdy z was przelatywał już pod bazą wojskową Hydrą. W Hydrze. A tutaj mamy sobie taki tunelek malutki gdzieś. Tutaj. Spróbujmy się zmieścić. A, okej. Co? No dobra, zmaściłem trochę. Spróbujmy. A, czekaj. Ciężko trafić trochę. Muszę się patrzeć do tyłu. Zrobić jakąś tam beczunię. A. Chyba widzę, muszę zawrócić teraz ładnie. Hopsu, hopsu, hopsu. Możesz ty mordę. Okej, okay. To gdzieś tu, nie? Tam zahaczyłem leciutko skrzydełkiem. Spróbujmy. Patrz, da się, no to nie, no to zwracam honor. Zwracam honor, da się robić fajne rzeczy. Czyli nie mamy jakichś tam niewidzialnych ścian, a przynajmniej tutaj takiej nie było. To jest bardzo spoko. Tak, możemy teraz spróbować się odwrócić. Hopsu, 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 hopsu. Ślizg powietrzny teraz odpierdzieliłem. Czekaj, bo to chyba nie tu. Tu też mamy jakąś hopsalnię. No spoko to wygląda. Jeszcze mamy właśnie zabawę z motorówkami. Zobaczcie, tutaj cała moja trasa jest zapisana. Nie wiem, co oznaczają te ciemne strony, czy ciemna ta moja ścieżka, a co oznacza jasna, czy raczej kolorowa. Ale wiem, co oznacza próba pro racing. Tak trochę głupio mi jest w to grać, bo każdy może z was już to spróbować i pewnie nie jest to nic wyjątkowego. Ale mamy do dyspozycji fantastycznego wektora i w końcu mogę wam pokazać gameplay w tym Jaguarze. W 60 FPS-ach, co mnie jara niesamowicie, bo ja tego też nie widziałem. Jak wam wspominałem już na poprzednich filmach o The Crew 2, w tej grze, jeśli gramy sobie na padzie i gałkę, tą moc sterowania przyciągniemy do siebie, czyli na dół, to motorówki płyną szybciej. I zobaczcie, ja ją za chwilę puszczę. Puszczę ją za 3, 2, 1, teraz. I zobaczcie, o ile moja prędkość się zmniejsza, tak? Od razu wchodzę na jakieś tam niższe obroty i płynę sobie wolniej. Ale wydaje mi się, że podczas tego wolnego płynięcia motorówka jest bardziej zwrotna. Nie wiem, czy można to w ogóle nazwać motorówkę. Ja bym powiedział, że to jest jakaś wodna elektrownia. Wyobraźcie sobie taką wielką moc mieć na wodzie. No dobrze, i teraz uwaga, przyspieszam sztucznie, tak? I zobaczcie. W sumie nie ma aż takiej dużej różnicy. 227
teraz to takie sztuczne przyspieszenie. No dobra, jest trochę różnica. 40, 50 nawet tam płynąłem przez chwilę. Tutaj jakąś boję uderzyłem. Tutaj jeszcze mamy nitrosa, nie? Także ciekawe, czy do 300 udałoby się rozbujać tę motorówkę. Podejrzewam, że ona nie jest tutaj jeszcze stuningowana i gdybyśmy ją tam porobili, to spoko. Tak, to jest motorówka jakaś tam najlepsza, chyba najszybsza i zanim my do niej dojdziemy i ją odkryjemy, to minie trochę czasu, a teraz to było tak na próbę. Zobaczcie, czym na pewno nie będziecie grali w następnych 2 miesiącach. I to jest motorówka, którą możecie pograć w prologu, bo teraz na pewno jej nie dostaniecie. Teraz dostaniecie jakiegoś takiego zwykłego kapcia, byleby to w ogóle sunęło po wodzie. No właśnie, i tutaj to odblokowujemy sobie, o właśnie, zobaczcie, co my tam mieliśmy, touring car, mamy tu F1, mamy sobie, wow, jakieś inne samoloty, jakieś inne rodzaje, tutaj mamy, co my tu mamy, protestuj, to jest takie super, nie? Że możemy sobie przetestować, zanim pójdziemy w jakimkolwiek kierunku. Ja oczywiście będę chciał sobie pójść we wszystkich możliwych dyscyplinach. Wow, ten samochód jest naprawdę szybki, mega się rozpędza. Tego typu samochody są odciążone. I no, jest to tylko to, co jest najbardziej potrzebne. Ewentualnie jakieś tam systemy typu ABS, kontrola trakcji i tak dalej. A często i to jest kastrowane z takich aut, w zależności od tego, co jest potrzebne do danego wyścigu. Tak, to był kiedyś Mercedes SLS. Sięgam sobie do klawiatury, żeby zmieniać kamerę. Nie wiem po co, bo na padzie też to mogę robić, ale... No. Więc to sobie był taki SLS-ik, zdaje się. Albo nie, czekaj, to jest ten. Nie SLS, Mercedes, tylko... Kurde, no. Następca w każdym razie. Okej. Okay. Tu mamy motorówkę, którą prawdopodobnie będę teraz pływał. Tu mamy jakiś super samolot, który co? Który nie ma kół. Ha, ciekawe. Kiedy on te... Aha, rozumiem. Czyli jak się zbliżamy do ziemi, to on te kółka wyciąga. Świetnie. To na pewno poprawi jego parametry lotne, czyli fakt, że w ogóle te koła chowa, no, będzie mniejszy opór aero, a to w samolotach raczej ważne jest. O człowieku, what the fuck. Czuję, już widzę te filmiki na YouTubie najlepszych pilotów w Decru 2, jak sobie latają między budynkami, jakimś super szybkim samolotem i robią niezłe akrobacje i założę się, że to nie będzie chodziło o jakieś tam akrobacje. Po cholerę ty koła te wyjmujesz. Powinno to zależeć od gracza. Głupio to wygląda. O, shit, jak się nim się troszeczkę inaczej lata. Po cholerę on... Powinno to być tak, że na przycisk się wyciąga te koła, bo... Takie wyciąganie automatyczne, gdy zbliżamy się na przykład do budynku, który jest tylko wieżowcem 50 czy tam 100 metrowym i wyciągają się wtedy koła, no to jest dziwne. Okej, okay, tutaj mamy sobie jeszcze bolida. Wow. Animacja cool, bardzo mi się podoba. I sam bolid jest spoko. To jest pierwsza tego typu rzecz w Decru. W Decru 1 nie mieliśmy możliwości ścigać się bolidami, ale muszę przyznać, że wygląda to obłędnie. Wygląda to kapitalnie. Wow. Animacja tych kół. Wow. Wygląda to naprawdę pięknie. Tylko tyle mam w ogóle powiedzieć. No dobrze, ale kamera z kokpitu to jest pewnie coś, co was interesuje. Okej. Okay. No, jest nieźle. Możemy nitro włączyć nawet. Ło, ty ziom! Wiemy, co by się stało, gdybyśmy w realnym życiu się tak rozwalili o ścianę. Skończyłoby się w kawałkach. Okej, okay. Wybieramy naszą motorówkę. Pierwszą. Pierwsza nie będzie najlepsza, bo jest darmowa, a wszystko, co jest darmowe... No właśnie, nie ma nic za darmo, więc nie wiem. Ta gra jest... To jest jakieś oszustwo.
Okej. Okay. Zobaczcie, co my tu mamy. Sterowność bardzo niska. 2200 koni mechanicznych. Czy ty to rozumiesz? Ja nie. Okropna... Ty co to jest? 2000... Kolejny jakiś potwór. Masakra. I zobaczcie, tylko 125 km na godzinę. Nie chciałbyś tankować takiej motorówy, co? Zobaczcie, wcale nie będę miał tej początkowej takiej złej. Prędkość maksymalna jest całkiem w porządku. Na poziomie naprawdę bardzo drogiej motorówy. Bierę ją. Zresztą nie macie czym zachwycać. Po prostu każdy ją dostanie na samym początku. Jest podstawowy pojazd. No, ale tych pojazdów dodatkowych, wodnych czy powietrznych, na pewno będzie później więcej. To jest oczywiste, chyba nikogo tutaj to nie zastanawia, prawda? Mamy kolejne zawody odblokowane i będziemy mogli wziąć w nich udział, ponieważ teraz mamy dostęp już do wszystkich możliwych na obecną chwilę pojazdów. No właśnie, wszystkich możliwych na obecną chwilę pojazdów. Pytanie brzmi, czy tych pojazdów, czy będą jakieś dodatkowe pojazdy? No bo mamy motorówki, mamy pojazd wodny, mamy pojazd powietrzny i mamy pojazd lądowy. Jeśli wejdziemy sobie w menu wyboru, teraz możemy się w każdej chwili przełączyć na każdy z nich, jeśli chcemy. A pytanie tylko, czy będziemy mieli jeszcze jakiś dodatkowy pojeździk, jak myślicie? Jakiś dodatkowy sposób poruszania się po tym świecie. O, zobaczcie, tu są jacyś... Nie, to nie są chyba gracze. To są boty, zdaje się. No, jest tak chyba zrobione, żeby wypełnić trochę tę rozgrywkę. Tak mi się wydawało, że to są raczej gracze, ale... Chyba gracze na mapce są zaznaczeni innymi ikonkami. Tak, ale możemy sobie blisko nich też polatać, blisko tych botów. Myślę, że synchroniczne latanie będzie dużo ciekawsze. O, patrz, byłem blisko tego Scotta. Ale oni coś za szybcy są, nie? Dobra, wyłączymy sobie dymek. I teraz możemy się w każdej chwili przełączyć na, nie wiem, na samochód. O, tutaj mamy niedaleko miasto, więc polecimy sobie na koniec odcinka. O, jest tam jakiś gracz, zobaczcie. 800 metrów ode mnie. I co on robi? Czy on płynie aktualnie? Tak, on płynie, to zróbmy mu taki ten. On się zastanawia, co to, what the fuck, leci na mnie jakiś gracz, a ja robię tak. What the fuck? I zatrąbił mi chyba, czy coś, nie wiem. Co ten ziomeczek tam oddala się ode mnie, czyli stoi w miejscu, a jego chcę tak ten zarazić rozgrywką. No chodź ze mną pobaw, no weź, nie bądź taki. On stoi w miejscu i nic. No patrz, i robimy tutaj nalot na ziomeczka. Siemka, siemka. Czy bawisz się ze mną, ziom? No dobra, spróbujmy sobie naszej rozgrywki tutaj. Spróbujmy sobie wylądować na przykład na szczycie budynku. Nie wiem, samochodem, albo może motorówką, a może uda się nawet samolotem wylądować. Właśnie, w GTA, jak się przeciążyło, nie przeciążyło, prze coś tam robiło. Patrz. He, tu też się tak da zrobić, ale beka, nieźle. Patrzcie, jak pięknie wylądowałem. No, prawie pięknie. O, widzę, że... W zależności od tego, w jakim pojeździe jesteśmy, zapamiętuje nam się kamera. No, oczywiście twórcy dali nam możliwość lądowania na dowolnym obiekcie na świecie, ale ponieważ ten świat jest tak ogromny, to nie wszystkie miejsca mogły być super zrobione. I zobaczcie, teraz kolizję mamy troszeczkę nad teksturą, co jest dość słabe, prawda? Jakby... nie. No właśnie, tak to wygląda. Okej. Okay. Wydaje mi... Wow, ty, jak szybko spadamy. Jezus. What? Okej. Okay. Ja się przyzwyczaiłem do tego, że te pojazdy spadają podobnie jak w GTA, bo tutaj zaczyna ta rozgrywka w The Crew przypominać troszeczkę GTA, co? Jeszcze niewiele brakuje, żebyśmy mogli właśnie postacią chodzić sobie po chodnikach czy coś. Albo robić jakieś zloty samochodowe, jak w GTA Online. No nie. No tutaj na razie nie mamy takiej opcji. A właśnie, sprawdźmy jeszcze jedną rzecz, bo teraz jesteśmy sobie blisko wody. A co się stanie, jeśli na przykład będzie tutaj jakaś taka skocznia? Ja sobie skoczę z niej i polecę w stronę wody.
czy jeśli się zmieni w motorówkę, co się stanie. No, właśnie jest dużo takich rzeczy, które chciałbym przetestować, bo ta gra oferuje troszeczkę inny typ rozgrywki niż raz większość gier wyścigowych, a dwa gier w ogóle, no bo możemy jednocześnie zwiedzać sobie i ten świat wodny, i ten świat powietrzny, i ten świat naziemny, ten świat przyziemny. Spróbuj zmienić sobie motorówkę tutaj. Okej. Nie widzę tutaj żadnej skoczni. Ale nie ma problemu, możemy sobie w każdej chwili... Ole... Ops. Co, wystartujemy, tak? Okej. No i tak to wygląda, kurczę, powiem wam, że naprawdę fajna zabawa. Ja sobie będę tutaj jakieś wyścigi robił, kończył. Mam, nie chcę szczerze mówiąc przechodzić sobie tego na tych zamkniętych betach i... Bo później wiem, że te chyba zapisy z zamkniętych bety, w sensie save'y, one chyba się nie zapisują i będzie trzeba to wszystko od nowa przechodzić, co niespecjalnie mi się podoba. Czekajcie, bo chcę tu zrobić tak... No właśnie. Chyba trzeba na innej kamerze spróbować. Chcę w te pręty, między te pręty się tak... Patrz, da się! Wow, no to... Nie, no to tutaj sobie już... Tutaj już mnie kupili. Jak można robić takie triki... Podejrzewam, że nie wszystkie miejsca będą tak dobrze wykonane w The Crew, w The Crew 2, ale ty mnie już kupili. No, będę się dobrze bawił, na pewno. Nic, moi drodzy, ja was zapraszam na kolejne odcinki z The Crew 2. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. I jeśli tak, to zostawcie łapę w górę i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.